Witajcie! Trawy jednoroczne już prawie posiane. Zestaw stoi do dmuchania filtrów i chłodnicy, bo wczorajsze warunki to u nas była jakaś masakra. Nie było widać gdzie jechać. Trawy sieje oto właśnie takim pielnikiem, chwastownikiem. Jak widzicie, teraz założyliśmy, kupiliśmy na niego ten oto siewniczek pneumatyczny, tak, napędzany, to jest dmuchawa elektryczna z akumulatora ciągnika. Idą przewody. No i pierwsze ponad 10 hektarów już posiałem. Został mi kawałek tutaj właśnie przy domu, ale to zaraz. Dzisiaj trochę popadało, więc ta robota już będzie wyglądała dużo znacznie lepiej, bo spadło wczoraj około 7 litrów z tego co widać na deszczomierzu. Tak więc co? Maska w górę i trzeba coś działać. Ziemia jak do tej pory to u nas była masakryczna. Się kurzyło, tak? Się nie dało siać. Wczoraj jeszcze jak brat wołował, no to świata nie było widać momentami. Stąd to dmuchanie filtrów. Dzisiaj już ta praca będzie na pewno ładna. Ziemia trochę przeszła. 7 litrów to w sumie u nas dawno tyle nie spadło. Wszystko w kurzawie. Nie wiem czy lepiej dmuchawo elektryczne pierwsze tego nie wydmuchać. Z grubsza. Jeszcze gdzieś zapiera. Jest filterek. Filter siedzi świeży, bo był 15 godzin temu włożony nowy na 1000 godzin. Nie wiem czy turnie będzie ładować przeszkadzał. Miałem nadzieję, że nie i nie przeszkadza. Jak widzicie, teraz powoli zejść. Radzie postawić je tutaj. Filterek. Niektórzy petardy wsadzają, nie? Tak więc dmucham i widzimy się zaraz na polu. Jestem już za halą naszą i tutaj jak widzicie kawałek już jest przygotowany, zaorany, tak, pole powałowane, gotowe do siewu i tutaj połowa jest zostawiona dlatego, że jeszcze będziemy musieli tutaj powozić słomę do wiaty, no i poustawiać pryzmy sterty ze słomą gdzieś tutaj na tym kawałku, więc na razie tak nie wiadomo i to zostało jakby na drugą turę. Tutaj jeszcze była dróżka wyjeżdżona w ścieżce, się jeździło po słomę. No i jak widzicie pole fajne, ciemne. Myślałem, że dla was filmiku nawet nie nagram ściania. Wczoraj była taka kurzawa, że nic nie było widać na kamerce co się dzieje na zewnątrz, więc odpuściłem. A dzisiaj mogę nawet legalnie otworzyć wam szybę i pokazać co jest na zewnątrz. Że się rozkładamy. Cały sterownik od tego siewnika. Jakby źle była zrobiona próba kręcona, bo ona jeszcze była zrobiona przy pierwszym, tak jakby uruchomieniu na tamtego roku trawie. No i za mało trochę mi siało, teraz miałem ustawione 55 kg na hektar, to wychodziło 45 kg na hektar, patrząc po workach, tak, i po areale. I z racji tego, że wczoraj była taka kurzawa, wiało na tym polu, nie dało się ustać, to zwiększyłem dawkę, tak, już nie kombinowałem, nie robiłem próby i sieje wszystko dobrze, elegancko. Także napęd, nawigacja, zakres zmieniamy. No i trzeba teraz uruchomić wiatraczek, dmuchawa na 100%. Trzeba poczekać aż ta dmuchawa się rozkręci, jak przestanie mrygać, wtedy można zacząć siać. Na siewniku, tak, jaka co siejemy jest podpisane. Szerokość 6 metrów zestawu. Tutaj jeszcze będą obroty dmuchawy na minutę i prędkość kilometry na godzinę. Prędkość bierze z ciągnika, czyli dmuchawa chodzi, klikamy start.
Teraz pokazuje, że siewnik jest w górze, czyli nam jakby nie sieje, nie? Jeszcze trzeba na auto. Siewnik do dołu idzie, strzałka pokazuje. Od razu szyby zaszły, zobaczcie, po tym deszczu. I ruszamy chyba, tak? Jeszcze wyjdę, pokażę, jak ta trawka się rozsypuje, jak dojadę do końca. Podnośnik muszę jeszcze ustawić na 20%. Podnośnik na 20%. Trawa leci, ładnie drapie, grabki. Czy jest regulacja tych tylnych grabek, tych srebrnych. Te czerwone, grube reguluje na łączniku. Także jak tutaj, jak gdzieś przy miedzy, nie? To trzeba uważać, bo... Trzeba uważać, bo się ściągają gdzieś te resztki jeszcze pożniwne. Nie wiem, jak to by robiło po agregacie bezorkowym. Nie wiem, czy by nie było lipy. Także tak. I sobie jedziemy powoli. Trzeba się rozglądać do tyłu. Czy grabki już mam do końca? Do końca. No, pogoda idealna. Teraz to można za mocno się uwołować. Ale dzisiaj ma nie padać, więc poczekam, aż to sobie trochę przeschnie. Zrobić do tyłu. Na razie ze żniwami się wstrzymujemy, jeszcze czekamy tak na te przężyto, chociaż już patrzyliśmy, jak wygląda żyto, tak, i przężyto. No to przężyto jeszcze jest gdzieś tam, jest zielone w ścieżkach, gdzieś tam tak, w mokrzejszych miejscach na polu. A żyto mamy na jednej działce, więc już jest tak elegancko, jakiś przeskok satelitarny wyskoczył. Nie wiem, o co chodzi. Nawigację wyłączyło, ale jest. Przesunęło mi linię, zobaczcie. Tego nie było. A, bo nie ma jeszcze złapanego zasięgu nawigacja. Ale że jeszcze nie zdążyło złapać? Zaraz wyjdę, pokażę wam, jak te ziarna się sypią, to wtedy będzie ładnie widać. Tutaj jest trochę resztek pożniwnych. Może być słabo te ziarna widać, wiecie? Te nasiona, trawy. Przejdziemy, może przejazd obok. Tylko czemu mi, kurde, tu nie łączy? Że rozłączę i połączę? Opóźnienie pokazuje, dokładność też, coś jest nie tak. Internet jest, siła sygnału jest, tylko nie chce się połączyć. Połączenie z internetem jest. Nic, pewnie temu, że działka blisko, tak? To może tego nie widać, jak się jedzie na działkę, ale powinno się w sumie dużo szybciej łączyć, nie? I widzicie, takie to jazda będzie. Także już tutaj tych resztek nie ma. Zwolnię trochę. Także tak to wygląda, jak tutaj widzicie. Tak idzie, się obija, tylko trochę do tych ramkach zostaje, co mi tak też razi w oczy, można powiedzieć. Tutaj jeszcze te grabki dobrze nie zawaliły, tak? To widać, jak to leży. Tutaj to jakoś trzeba zakryć. Zobaczcie. Ale tak, jeden przejazd.
sypie i gdzieś tam losowo siedzi. Tak to wygląda. Nie wiem, czy tą trawę widać, ale... Pole równiutkie, wychodzi po tych grabkach. Przejazd prosto, robota idzie szybko. Tylko z tą różnicą, że prędkość robocza to jest... Widzicie, nie łączy mi z tą nawigacją. I oto dla was na filmie, uwaga, będę musiał, nie wiem, zgasić fenda i zapalić, żeby zaczął działać. Tego jeszcze nie było. Ogólnie drugi raz gdzieś mam taką sytuację, nie? Że nie chce mi znaleźć sygnału. Podobno coś tam się działo z tymi zasięgami teraz w tym całym Novatelu, w nawigacji. Ale wczoraj siałem elegancko, ładnie. Tylko też miałem moment, że jakby mi raz linię przestawiło. Jechałem przejazdem jakby i miałem 20 cm niedosiane, nie wiem czemu, między przejazdami. Tak się szczaiłem, później przyjechałem jeszcze raz, też coś tam zaszwankowało chyba w niej. Sterownik się tylko się wyłączy. Teraz póki ciągnik jest zgaszony, to możecie usłyszeć, jak pracuje dmuchawa w siewniku, której nie wyłączyłem. Dobra, wszystko zgasło. No i jest okej, drugi przejazd. Teraz to na pewno będzie trzeba trochę poczekać, aż to złapie, ale chyba nie aż tyle. Jeśli nie mam ustawione, muszę i teraz profil zapisać, wtedy będzie od razu. Ręczny trzeba spuścić. Także nie mam pojęcia jak na razie, o co chodzi, nie? Pewnie ten zasięg się zaraz złapie. Póki co chyba tyle, co mi tutaj zostało, to już mogę posiąść co przejazd i to bez nawigacji. Żeby teraz mi jakby wcześniej nie było internetu, nie, no to bym się dziwił i próbował doładować, bo jest na kartę, ale zwłaszcza, że wczoraj doładowałem i wszystko ładnie działało. Dobra, także nic. Sieję dalej, widzimy się w następnym odcinku, pewnie może skoszenia, już raczej będą żniwa u nas przężyta, albo zbelowania jeszcze raz. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!